Focaccia, Jeffrey Hamelin, chleb. Focaccia, podobnie jak pizza, tradycyjny wiejski wypiek, który przygotowuje się z tego, co jest pod ręką. Sezonowe produkty są nie tylko najświeższe, ale także zazwyczaj najtańsze. Placek może być płaski lub wyrośnięty. Do ciasta można dodać oliwę i sioła, bądź położyć składniki na wierzchu. Najprostszego wersji wystarcza odrobina oliwy, sól i nieco świeżego rozmarynu. Jedna z odmian popularna w Florencji, gdzie nazwana jest ciata. Jest to obłożona winogronami, nasionami kopru włoskiego. Ser, owoce, warzywa, oliwy i zioła łączymy je według upodobań. Z dokładnie wyrobionego ciasta otrzymamy jeden z najsmaczniejszych wypieków. Warzywa powinniśmy najpierw podusić, aby nie spaliły się podczas pieczenia. Doprawiamy dodatki do smaku solą i pieprzem, papryką albo ziołami. Układamy je na cieście, równą warstwą, ale nie przed zajęzłością, ponieważ nie tylko obciążą one ciasto, lecz także nie pozwolą rozróżnić jego poszczególnych składników. Takie sery jak parmezan czy mozzarella dodają fantastycznego smaku, ale też powinny być stosowane w miarę oszczędnie. Ten przepis szczególnie przypadł mi do gustu, ponieważ ciasto jest lekkie, ma wspaniałą skórkę. Można je obłożyć wieloma dodatkami. Poza tym pozwala na wykorzystanie ciasta, które akurat mam pod ręką, w tym przypadku ciasta na ciabatę. Choć można je piec rozciągnięte na płasku, to wolę użyć krągłej tortownicy. Uważam, że wzmacnia to smak ciasta i wydłuża jego świeżość. Poza tym takie placki łatwiej sprzedać w całości lub zielone na części, 8 równych porcji. 500 gram ciasta na ciabatę, 4 łyżki oliwy z pierwszego połączenia. Wiesz, przykłady: cienko pokrojona cebula, czosnek, bakłażan, ziemniaki, pieczarki, koper włoski, wędliny, tarty ser. Dzielenie i formowanie. Dzielimy ciasto na porcje o wadze 454 gramy. Każda część wymaga tortownicy o średnicy 25 cm. Lekko zakrągamy porcje, kładziemy je z łączeniami do dołu na powierzchnię posypanej mąką. Przykrywamy je lnianą ściereczką lub folią spożywcą. Na każdą formę wlewamy 2 łyżki wysokiej jakości oliwy. Natłuszczamy spód oraz boki formy. Po około 20 minutach zaczynamy rozciągać ciasto w okrągłe placki, starając się utrzymać taką grubość. Możemy rozciągać ręcznie lub rozokrągłać. Ciasto nie chce się rozciągać, odkładamy je na kilka minut. Po rozciągnięciu wkładamy je do tortownicy, rozkładamy na wierzchu wybrane dodatki. Pieczenie. Kiedy ciasto w pełni wyrośnie, końcowa fermentacja trwa zwykle 1,5 godziny w temperaturze pokojowej. Wkładamy je do pieca rozgrzanego do temperatury 230 stopni Celsjusza na około 20 minut. Po pieczeniu wierzch będzie rumiany, a ciasto delikatnie odejdzie od boków formy. Aby sprawdzić, czy jest gotowy, wyjmujemy go z formy i sprawdzamy. Boki spód powinny być rumiane, pachnące i chrupiące dzięki oliwie, którą posmarowaliśmy formę. Jednocześnie ciasto powinno być miękkie i sprężyste, w żadnym wypadku niewysuszone. Pana skórka fantastycznie. Ciasto w połączeniu ze smakiem wybranych dodatków to zapowiedź prawdziwego smakołyku. Pyszne, lepsze nawet pizzy z jazownikami, serem, pomidorami. Pozdrawiam. Jo, jo, jo.